Witajcie, moi mili państwo. Moje serce dzisiaj okropnie się raduje, co mogę was dzisiaj powitać w tej naszej przepięknej gminie Ujsoły. Gmina Ujsoły to jest taki malownicy zakątek na tym świecie, w Beskidzie Żywieckim na południu Polski. W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy wieś Soblówka. Soblówka jest położona właśnie w granicach gminy Ujsoły. A żeby było dokładniej, to całe dzisiejsze wydarzenie odbędzie się na Polanie Sporkowej, właśnie we Soblówce. Idą, se idą, idą, se idą, ej, łowiecki granicą. Baca za nimi, ej, wy mi opolicą. Baca za nimi, ej, wy mi opolicą. Witam was serdecznie na 13. zwyku bacowskim w Soblówce. I rzec by można było 13. zepechowy. Bo widzicie, w jakich my się innych okolicznościach spotkali. Bez udziału was, moi kochani. Was, naszych widzów. Ludzi, którzy tu zawsze z nami byli. Ale wszystko my jakoś ich przetrzymali. Teraz widzicie, ta zoraza zatrzymała nos w fałpie. No i musimy siedzieć w fałpach. Nie możemy wyjść i spotkaj się w takim dużym gronie, jako my tu w Soblówce byli zawsze. Na tym naszym zwyku bacowskim. Bo zwyk, słuchajcie moi kochani, to jest taki tradycyjne wyjście łowiec na hole. Łowce na hole wychodzą 23 kwietnia w świętego Wojciecha i są tu aż do świętego Michała, czyli do 29 września. Czasem odbywa się również taki redyk jesienny, czyli pożegnani łowiec i zejści uroczyste z holi. A zwyk to właśnie dzisiaj, co uroczystość kawitomy te łowiecki u nas. Pasterskie zwyczaje i tradycje dotarły w polskie góry z południa w raj z pierwszymi osadnikami, a jednocześnie założycielami Soblówki, pasterzami wołoskimi, którzy wędrując na północ ze stadami łowiec i kóz zasiedlali Karpaty Zachodnie. Do czasów dzisiejszych stały się tylko dwie największe hole, hola rycerzowa i muńcu. W Soblówce pasące się łowce na górskich holach nieprzerwanie od stuleci są stałym elementem krajobrazu. Malownice, hole, muńcoła i rycerzowej mają bogatą historię szałaśnicą. Tutaj wypasane były stada łowiec, krów i kóz miejscowych gazdów. Ostatnim miejscowym bacą, który w latach 2008-2014 na hali rycerzowej wypasał własne stado łowiec liczące ponad 200 sztuk, był miejscowy gazda Marian Sporek i on to również jest założycielem i pomysłodawcą zwyku bacowskiego, który tu w Soblówce odbywał się od ponad 13 roków na Polanie Sporkowej od właśnie nazwiska Mariana Sporka. Jest to jedna z niewielu imprez tego typu na Żywiecczyźnie. Łoporę słów popytam naszego gazdę i włodarza tej gminy, pana wójta Tadeusza Piętka. No witajcie pięknie wszyscy. Jakoś się tu w Dolinie Sporkowej w Cichej na bacowski zwyk ześli. Jak widać, to ten zwyk jest zupełnie inny niż te, do których my się przyzwyczaili do tej pory. Każdy zresztą z tych 13, bo to taka cyfra dziś nam na ten zwyk tego roku trafiła. Każdy jeden z tych zwyków był inny od poprzedniego, bo takie mamy bogactwo naszej tradycji, naszego folkloru, naszej kultury. A ten jest już wyjątkowy i szczególny i daje bardzo dużo do myślenia. Nie ma Słowoków, a wydawało się to nie do pojęcia, że na bacowskim zwyku nie będzie naszych przyjaciół z zamiedzy, a ich nie ma. Granice pilnują ani z jednej strony, ani z drugiej nie przyjdzie. Więc
tego nie ma. Nie ma też tylu ludzi, co tu zawsze przychodzili i tą naszą tradycją się kontemplowali. Tego nie ma. A nam się zdawało, że to jest nam dane roz na zawsze. I ten bacowski zwyk też daje nam dużo do myślenia, że wszystko na świecie się zmienia. Wszystko na świecie może w jednej chwili się zmienić. Ale tradycja jest tą taką kotwicą, której się musimy trzymać. Tradycja jest niezmienna, ona płynie tak, jak płynie rytm natury. Ona idzie tak, jak idą łowce z roku na rok, z Ratułowa tu do Cichej. Idą tym swoim rytmem, prowadzi ich pasterz. I przychodzą tu bez względu na wszystko. Świat ludzki jest kruchy, a świat natury, świat tradycji, to jest ten świat, który daje nam taką orientację w życiu, czego się mamy trzymać. Ta osada pastersko, gdzie my tu dziś są, była parę roków temu otwarto hucznie. Zrobiliśmy ją razem z naszymi przyjaciółmi, ze Słowokami z Zakamennego. Byli tu, radowaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że to jest wszystkim tu potrzebne, bo służy podtrzymaniu i pielęgnowaniu tej pięknej naszej tradycji. Dziś my tu są sami, bardzo nam brakuje tych, co tu z nami na bacowski zwyk zawsze przyjeżdżali i z nami biesiadowali i z nami byli. Ale wykorzystajmy ten moment na tą refleksję. Wykorzystajmy ten moment na to, aby my się zastanowili nad tym, co w życiu naprawdę ma sens i aby my poszanowali to, co mamy dziś, a nie ino pragnęli mieć jeszcze więcej niż mieliśmy do tej pory. Thank you.